Cześć, witam was w parku linowym Koala w Zwierzynie. Będziemy testować teraz trasę fioletową, zaczynając od ścianki wspinaczkowej. Więc lecimy. Trasa będzie na wysokości 6 metrów. Ścianka wspinaczkowa. Taka ścianka z dziurami, tak? 6 metrów. Są to nowe trasy. Byłem w tym parku już raz, ale wtedy jeszcze tej trasy nie było, jeszcze jedna dorobiona została, więc park nam udostępnia 5 tras, więc naprawdę fajnie się rozwijają chłopaki. Okej. No i w pierwszej kolejności będziemy mieć przejazd na Orczyku. Dobra, wpinamy się w asekurację przesuwną na przemiennie, bierzemy sobie pod pupę i jedziemy. Wow. Fajnie płynnie to chodzi. Nice. Dobra, teraz będziemy mieć złośliwe pętelki, złośliwe belki. Przepraszam, tu mamy tasiemkę żółtą, czyli bloczek sobie możemy podpiąć dla bezpieczeństwa. Jeśli wiemy, że problem będzie z tą belką, no to bierzemy sobie bloczek i lecimy. Hop, dobra, zaliczona przeszkoda. Teraz będzie birmański. Startujemy na birmańskim. Hop. Dobra. Pamiętacie, pierwsza noga, ręka przekładam i lecimy dalej. I takimi krokami po prostu do przodu i już jesteśmy na platformie. Teraz będzie tyrolka. W pierwszej kolejności bloczek sobie zakładamy. Ok. Odplączmy sobie. Pyk. A. Tak. Pyk. Oczywiście naprzemiennie. Tak, zakładamy i możemy jechać. Tu mamy sznurki do chwytania się, żeby od razu nie cofło nas. Przepinamy się, żeby było bezpiecznie. I dopiero sobie odpinamy bloczek. Tu mamy zygzak, zawijaniec. Tak jest. Tu mamy takiego zawijańca. Trzeba na nim uważać. Fajnie, belki fioletowe, trasa fioletowa, więc nawet platformy fioletowe bardzo fajnie się komponują. Teraz będziemy mieć tyrolkę. Bloczek sobie zakładamy. Hop. Tak, jeden odplątany, dwa naprzemiennie. I jedziemy. Jesteśmy na kolejnej platformie. Teraz będziemy mieć ruchomą kłodę. Tak jest. No to lecimy. To się rusza w każdą stronę. Dosięgnąć też daleko. Więc jesteśmy. A tu mamy tratwę. Robinson Crusoe. I tratwa. Będziemy ją przeciągać. Dobra. Wbijamy się tutaj w tą linę. Hop. Hop, naprzemiennie. Jest. I wskakujemy na tratwę. Wow. Zarąbiste. Świetna sprawa. No, jak wymyślam, to wymyślam. Fajna zabawa. Teraz będziemy mieć, o, błędnie, naprzemiennie, tak jest, dobrze, dobra. No i wąska kładka z makaronami. Pyk, zaliczone. Kładka. Hop, hop. To było prościutkie. Teraz będziemy mieć węża. No,
Tak, tak. I lecimy, wężyk nam. Wow, taki wydół w górę. Uhuhuhuhu. No, nie jest łatwy. Hop, załatwiony. Piłkarzyki mamy nawet do gry. Tam Euro Jump. Tak, mamy więcej atrakcji. Teraz będzie zygzak. Nie zygzak, tak zygzak. Trapezy. Huhuhu. No i mamy wóz. Ładny. W Krakowie, w Kryspinowie też mamy taki. Naprawdę robi wrażenie. Wow. Już takie po drogach nie jeżdżą. Ale na parkach można spotkać. Nice. Dobra. Teraz będziemy mieć tyrolkę. Bloczek zakładamy. Jeden karabinek, drugi karabinek. I jedziemy. Cześć. Cześć. Dobra, ja pozwolę sobie przejść pierwszy, dobra? Mhm. Dziękuję. Dobra, tu mamy asekurację przesuwną, czyli wpinamy się do niej. Trzymamy się sznurka i idziemy po lince. Uuhuhu. Nice. Fajna przeszkoda. Balans, utrzymujemy tutaj. Balans wraca i możemy się podpinać dalej. Teraz będziemy mieć pionowe belki. Open. Hop. Prosta przeszkoda. Najlepiej się przytulamy. Jeśli ma ktoś problemy z tą przeszkodą, no to do belki się przykleić, chwycić sobie makaronik i lecimy dalej. Teraz będziemy mieć tyrolkę. Hop. Odłączę sobie troszkę karabinki. Tak, żeby mnie nie obracało, naprzemiennie oczywiście, zakładamy, jedziemy, wuhuu! Hop! Yeah. Przepinamy się dla bezpieczeństwa, zakładamy, no i to będzie ostatnia przeszkoda, drabinka, więc subskrybujcie, lajkujcie. Jeżdżę po całej Polsce i staram się odwiedzać różne parki linowe i pokazywać wam, co można na takich parkach spotkać. Pyk. Oczywiście do końca się zabezpieczamy, póki nie dotkniemy ziemi. Powinniśmy być wpięci. Jest. Więc dzięki wielkie. Na razie. Hej.